To jest trudne pytanie, bo ten świat... Świat inaczej rozumie. Nie wychowuje ludzi tego typu jak my. Brata zakonnego sobie kojarzyłem zawsze z jakimś człowiekiem, który jest obecny zawsze w domu. Jest ta osoba, którą Bóg wybiera do danej rzeczywistości, gdzie ma spełniać, pomagać innym. Albo w ogrodzie, albo... Blisko Pana Boga. Ja go dotykam. Brat zakonny to na pewno nie ktoś, kto nie mógł zostać księdzem. I nigdy nie miałem żadnych tam pokus, ani jakichś trudności, że jestem bratem, a nie kapłanem. Bo mogę mieć tak, bo były możliwości. Jestem bratem, a nie księdzem, dlatego że wolę być bratem. Dlaczego wolę być bratem? To trudno, to trzeba czuć. Dla mnie powołanie braterskie jest to całkowity dar z samego siebie, który ja złożyłem w Towarzystwie Jezusowym dla służenia innych w Kościele Powszechnym. Ale w Towarzystwie Jezusowym mamy tylko jedno powołanie. Nieważne, czy braterskie, czy kapłańskie. To powołanie jest zawsze apostolskie. Brat zakonny, zawsze go odbieram jako nie służbiste, tylko takiego, który pomaga, służy. Brat zakonny jest służbą dla innych. Kontakt też z drugim człowiekiem, z panią Elą w pralni na przykład, że ja w niej widzę potem Chrystusa i to przynoszę dalej. Pobudza mnie to do, aby być takim kontemplatywnym w działaniu, czyli odnajdować Boga w zwykłej codzienności. Nie jesteś tym, który kieruje, który decyduje, ale to jest taki z Bogu, który pomagasz, to znaczy jesteś niewidoczny. Dla mnie to jest jednoznaczne wezwanie do służby, tak bym to określił. Bo takie przyświecało moje pragnienie pozostania bratem zakonnym. Dla mnie nie jest to najważniejsze, co robię w zakonie. Najważniejsze jest to, że mam taką możliwość uczestniczenia w misji naszego zakonu, a tym samym w misji całego Kościoła Powszechnego. We wspólnocie, z ekipą ludzi, wiadomo, jak się wchodzi na Mount Everest, to jedzie ekipa ludzi, tak samo w zakonie. Wejść na Himalaje można, ale z różnymi ludźmi. Jak poznałem tylu braci, to każdy ma swój świat. Bym powiedział, że to jest... Każdy brat jest inny, każdy jest tajemnicą w swoim powołaniu. Myślę, że jako brat zakonny dam większe świadectwo o Chrystusie niż jako ksiądz na przykład. Czy jako ktoś w rodzinie. Bo bym tego nie umiał, bo bym tego nie potrafił. Jako brat potrafię. Nie widziałem siebie przed ołtarzem ani na ambonie. Ale gdzieś w bliskiej obecności, w pełnej gotowości bycia i służenia innym. Takie pragnienie, żeby ktoś mnie zastąpił kiedyś. Czy jestem szczęśliwy jako zakonnik? Ja jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo mnie Pan Bóg wybrał. To dajcie mi 2 minuty i posłuchajcie mojej historii. Mojej historii. Posłuchajcie mojej historii.